Jest poniedziałek, 18 listopada. Popatrz na Jezusa, który cały czas jest w drodze. Zobacz, kto jest koło Niego, jak wygląda miejsce, w którym rozgrywa się scena. Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Łukasza. Kiedy Jezus przybliżał się do Jerycha, jakiś niewidomy siedział przy drodze i żebrał. Gdy usłyszał przeciągający tłum, wypytywał się, co to się dzieje. Powiedzieli mu, że Jezus z Nazaretu przechodzi. Wtedy zaczął wołać: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Ci, co szli naprzedzie, nastawali na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Jezus przystanął i kazał przyprowadzić go do siebie. A gdy się przybliżył, zapytał go: Co chcesz, abym ci uczynił? On odpowiedział: Panie, abym przejrzał. Jezus mu odrzekł: Przejrzyj. Twoja wiara cię uzdrowiła. Natychmiast przejrzał i szedł za nim, wielbiąc Boga. Także cały lud, który to widział, oddał chwałę Bogu. Jezus jest w drodze. Jego ostatecznym celem jest Jerozolima. Wokół Niego co chwilę pojawiają się jacyś ludzie, którzy krócej lub dłużej Mu towarzyszą. Przyglądnij im się. Zobacz, kim są, skąd się wzięli i czego chcą od Jezusa. Trzymają się razem czy osobno? A ty? Gdzie i dlaczego jesteś? Interesujesz się tymi ludźmi, którzy są koło ciebie? Popatrz teraz na tego żebrzącego człowieka. Spróbuj zobaczyć,
jak on zaczyna się interesować tym, co się wokół niego dzieje. Przechodzącym tłumem, Jezusem. Zobacz, jak zaczyna prosić i wołać. I spójrz na reakcję ludzi idących koło Jezusa. Ktoś ucisza niewidomego żebraka, inny się do niego dołącza. A co z resztą? Jak ty reagujesz na tego natręta? Popatrz teraz na Jezusa. Jego zachowanie znowu może być dla nas dziwne. Nie uprzedza prośby potrzebującego człowieka. Nie reaguje za pierwszym jego wołaniem. W ogóle zdaje się go ignorować. W końcu jednak ulega prośbie tego człowieka. Kiedy? Dlaczego? Co go w ogóle do tego przekonało? Czy tylko naleganie niewidomego? Kiedy Jezus przybliżał się do Jerycha, jakiś niewidomy siedział przy drodze i żebrał. Gdy usłyszał przeciągający tłum, wypytywał się, co to się dzieje. Powiedzieli mu, że Jezus z Nazaretu przechodzi. Wtedy zaczął wołać: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Ci, co szli naprzedzie, nastawali na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Jezus przystanął i kazał przyprowadzić go do siebie. A gdy się przybliżył, zapytał go: Co chcesz, abym ci uczynił? On odpowiedział: Panie, abym przejrzał. Jezus mu odrzekł: Przejrzyj. Twoja wiara cię uzdrowiła. Natychmiast przejrzał i szedł za nim, wielbiąc Boga. Także cały lud, który to widział, oddał chwałę Bogu. Kończąc to spotkanie z Jezusem, możesz zapytać Jego lub kogoś z jego otoczenia o to, czego jeszcze nie rozumiesz, co jest dla ciebie dziwne lub trudne. Albo możesz przyłączyć się do radości wszystkich z powodu tego uzdrowienia. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.